Cześć Wam, 27 lipiec 2021 rok oczywiście. No, chciałem Wam tu pokazać właśnie już poprzerastane sałaty. Będę pomału za siebie robił nowych. Tu widać. Już praktycznie większość, tu już poobcinałem część, bo o, tu na przykład jest obcięta. Poobcinałem, bo tu już były takie, jak wyglądało to prawie trochę jak rabarbar. No wiadomo, ich okres wegetacji już po prostu pomału mija. Tu chciałem pokazać, jak ładnie mi wyrosła portulaka. Elegancko, chociaż nie zasiewałem jej. Została jeszcze od różnego rodzaju tam resztek łączy w ziemi i tak w tym roku właśnie zaowocowała, aż nie do wiary. Bardzo mocno, bardzo silne łodygi. Będę już właśnie pomału ją obrywał też do jedzenia. Bardzo dobre warzywo. No tutaj niestety jakaś choroba i przypuszczam, że jeszcze ta ziemiórka tutaj w tej doniczce mi zżarła koper. W innych jakoś tam sobie radzi, ale ogólnie z koprem jest słabo. No troszeczkę tu w tych sobie lepiej radził, ale tu faktycznie ja już go wyciąłem, bo na bieżąco do spożycia. No tutaj już oczyściłem, bo to była też przerośnięta sałata, to oczyściłem i będę tu jakiś nowy już zasiew robił. No i tak pomału zbliżam się do pułapu wycinania tej zieleniny i zasiewania nowej. No bo to już tak widać właśnie, że następuje tak zwany przerost wegetacyjny. Lubczyk tam ładnie się przyjął i rośnie bardzo, bardzo obficie. No tutaj oczywiście ta kurdybanek, no i rozpunki wszędzie tam w jakichś kątach mi popuszczała. Tutaj już też ją sobie dzisiaj wycinałem do obiadu, rozpunka faktycznie. No ale ta portulaka to mnie trochę zaskoczyła, że tak ładnie wyrosła. No ale no, widać, no jakieś kłącza, nie kłącza tam zostały i tak ładnie puściła. Może jak da rady, to ją sobie trochę zachowam na siew na przyszły rok. No a tu na dole pietruszka. Aha, jeszcze taki jeden aspekt. Tu robiłem takie eksperymenty z korzeni pietruszki zeszłorocznej i faktycznie jednorazowo jest w stanie taki korzeń puścić nać, a już drugi raz ewentualnie tego już tak nie powtórzy. Taki przerośnięty duży korzeń pietruszki po prostu zgnije. Jakąś tam wypuści partię naci, ale tutaj tak samo taki eksperyment był i niestety, jak widzicie, korzenie pogniły, że no niestety ich okres wegetacyjny był zeszłoroczny i nie da rady, żeby taki korzeń mógł funkcjonować parę lat. Po prostu okres wegetatywny trwa tyle i tyle czasu i tego się już wydłużyć nie da. No, to był eksperyment. No tutaj sałatę poprzesadzałem, ale faktycznie no przyjmie się to dobrze, nie przyjmie się to drugie dobrze. Troszeczkę za późno porozsadzałem. No część tam jakoś się wzbija. To jest tak na dodatkowo. Bo albo mogłem ją wyrzucić, albo tak spróbować obsadzić tu. O, babka okrągłolisna, tak ją sobie też włożyłem, bo włożyłem. Bo tam wyrwałem i na dziko urosła w deniczce. No też tam przyjmie się dobrze, nie, to nic się nie stanie. Bynajmniej jeżeli chodzi o sałaty, to co właśnie chciałem pokazać, że już następuje właśnie jej przerost i no i trzeba już ją pomału, co się da, wykosić, zjeść, no i robić pomału tak co drugą czy co trzecią skrzynkę nowe zasiewy, że nim to zakiełkuje, nim to tam wyrośnie, to trochę trwa. No to tyle, jeżeli chodzi o zieleninę. Na razie, cześć wszystkim.